Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Powiem na początku tak, ja chcę barytona. Chcę barytona koniecznie, dobrze się z barytonem czuję. Zapomniałem już o tym, jak fajnie się gra w niskich strojach na dobre lata ostatnimi czasy. Odszedłem od takich mega niskich strojów. Dwie gitary, które mam tak nastrojone, sobie wiszą bezpańsko i dzisiaj się bardzo dobrze czułem na tym instrumencie i bardzo mi się fajnie grało. Powiem wam, że nawet bym chciał tego barytona, ale na razie nie mam pieniędzy, więc może poszukam jakiegoś innego. Natomiast jeśli ktoś poszukuje zawodowego, konkretnego barytona, to w Salonach Muzycznych Riff, z którymi ten film we współpracy powstał, w Łodzi wisi gitara, która jest do łyknięcia. Gitara, z którą nic nie trzeba nawet robić. Znaczy, oczywiście warto zakonserwować w niej podstrunnicę i być może wymienić struny na świeższe, bo takie już... No ta już taka mogłaby mieć trochę więcej tego klangu, ale ogólnie jak na produkty Fendera, i później to jeszcze powtórzę w tym filmie, no to jest bardzo, bardzo dobrze i bardzo fajne zaskoczenie. Gitara jest sygnowana Ginger, jakbym miał powiedzieć... No, z najnowszych zespołów, to już nie jest taki najnowszy zespół, nie? Ktoś się mnie ostatnio pytał, tak, jakie zespoły lubię, no to powiedziałem, że Deftones, Pink Floyd i Metallica, a wtedy ta osoba się zapytała, no dobra, a coś nowszego, no to powiedziałem Bring Me The Horizon, a jeszcze coś nowszego, no to nie wiem, czy Ginger i Bring Me The Horizon to są nowsze zespoły, ale rzeczywiście są to dwie takie kapele, które są... No, na pewno w muzyce metalowej mega, mega nowatorskie. Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o Ginger, jest to, że ja w życiu nie słyszałem w całości żadnej płyty Ginger. Byłem na jednym koncercie na Woodstocku, który zmiótł mnie całkowicie. Rozjechali tam walcem. Dwa dni chyba temu grali w Polsce. Nie wiem, jakie są opinie, kto był. Niech oczywiście napisze, jak im ten koncert wyszedł. Znam ten zespół raczej z singli, czyli to już jest takie nowoczesne podejście do słuchania muzyki, czyli słuchania muzyki singlowo, YouTube'owo z obrazkiem, no ale wyrabiają cuda i to jest naprawdę bardzo fajna muzyka. Co jest ciekawe, jest grana na żywo na jedną gitarę. Myślę, że w studio nie jest grana na jedną gitarę. Nie wiem, czy się posiłkują jakimiś trackami dodatkowymi, żeby to pouzupełniać. W każdym razie Roman wymyślił sobie z Jacksonem taką oto właśnie sygnaturę i jest to bardzo dobra gitara. Kosztuje 6000 z hakiem, ale myślę, że no wiadomo, jak to sygnatury, zawsze są trochę droższe, nie? Zawsze się tam tak z takie 1000-1500 płaci za to, że jest to sygnatura. Gitara jest koreańska i z drugiej strony, jak sobie tak pomyślimy o tym, że były już na kanale koreańskie Jacksony, które nie były sygnaturami, to one też wcale nie były jakoś specjalnie tanie, nawet nie wiem, czy nie były droższe, więc tutaj to jest takie relatywnie. Pamiętajcie o zniżce, 5% można urwać ze zniżką i też to fajnie wychodzi. Skoro mi się dobrze grało, skoro jest fajnie, posłuchajcie pierwszej próbki.
Jeżeli chodzi o kształt naszego instrumentu, no to jest to taki nowoczesny Jackson, on się chyba nazywa MDK, z tego co teraz pamiętam, czyli jest to takie nawiązanie do soloista, ale rozwinięcie tejże właśnie idei. Gitara jest bardziej smukła, gitara jest bardziej wyostrzona, gitara ma więcej takich różnego rodzaju wcięć i no takich, wiecie, fajnych udogodnień, które powodują, że być może nawet jest wygodniej na niej grać, a na pewno jest też przez to po prostu troszeczkę lżejsza. Główka, no można już się pokusić o stwierdzenie, że taka główka to już jest klasyczna główka dla Jacksona. To oczywiście nie jest znane jacksonowskie pointy headstock, tylko mamy do czynienia z taką główką, która chyba swoją historię, jeżeli chodzi o Jacksona, to zaczęła w modelach SLS MG, tak mi się wydaje. Później można było ją spotkać chociażby w modelu Friedmana. No jest to już używany od wielu, wielu lat jacksonowski kształt. 3+3, ale ciekawie zaostrzony, bardzo, bardzo może się podobać. Podstrunnica nie ma żadnych oznaczeń, poza oczywiście oznaczeniami na boczkach, tutaj na górze, no bo jednak jakoś tam się trzeba orientować. No to tutaj nie ma żadnych markerów, tutaj nic takiego nie znajdziemy, tutaj jest po prostu ładne, gładkie drewienko. To drewienko to popularny ostatnio Heban, Makassar najprawdopodobniej, patrząc sobie na jego wzorzystość. Progi natomiast są to progi XL Jumbo i są one stalowe. Gryf instrumentu poza podstrunnicą, która jest z hebanu, zrobiony jest z łęgę i z dwóch kawałków klonu. Nie ma żadnego tutaj łączenia. No tak naprawdę można się pokusić o stwierdzenie, że jest z pięciu kawałków klonu, bo tutaj są takie dwie doklejki na te skrzydełka. No ale już nie kłóćmy się i nie bądźmy drobiazgowi. Gitara jest koreańska, gitara ma blokowane klucze, a w środku gryfu jeszcze dodatkowe są takie grafitowe pręty, które pozwalają na to, żeby ten gryf po prostu pracował troszeczkę lepiej. Gryf przykręcony jest do korpusu za pomocą czterech śrub w tulejach bez blachy i mamy takie fajne tutaj różnego rodzaju wycięcia, które oczywiście pozwalają na to, żeby jeszcze bardziej było ergonomicznie i żeby dostęp do wysokich pozycji był ciekawy i przyjemny. Struny w gitarze przewlekane są przez korpus, co podobno wpływa na sustain. Klasyczna dla Jacksona wielka komora elektroniki, mimo tego, że tam tak naprawdę jest jeden potencjometr, no to jest normalnie wycięta, możemy sobie poeksperymentować i różne rzeczy tam powkładać, nie wiem, preamp jakiś, na przykład od Analog Workshop. Na stronie riffu mamy błędną informację, że gitara jest wyposażona w mostek Floyd Rose. Oczywiście nie jest wyposażona w mostek Floyd Rose, jest to stały mostek Gotoha, jak powiedziałem, ze strunami przewlekanymi przez korpus. Przetworniki, które zostały zastosowane w instrumencie, są to przetworniki wymyślone do tej gitary przez Jacksona. Nie są sygnowane żadnymi Duncanami, Dimarciami. Mają taki wytłoczony, fajny, czarny napisik Jackson. I o ile ten przetwornik łoi, gra bardzo fajnie i ogólnie jest mega spoko, o tyle na przykład ten na barwach przesterowanych nie zrobił na mnie jakiegoś piorunującego wrażenia. Za to na barwach czystych potrafi fajnie zaskoczyć. Pozytywnie oczywiście zaskoczyć. Bardzo modne i ostatnio wygodne rozwiązanie regulacji pręta w gryfie. No Lee Offender nie pomylił się, robiąc to w Music Manie dawno, dawno temu. No ale ostatnio jest to coraz częściej stosowane w różnego rodzaju instrumentach. Siodełko najprawdopodobniej jest siodełkiem grafitowym, wygląda solidnie i wygląda bardzo dobrze. No jest to taki instrument, w którym na pewno nic nie trzeba zmieniać, nic nie trzeba kombinować. Jest on już w dobrej formie, tak jak po prostu go sobie kupiliśmy i Jackson pomyślał tutaj o nas, robiąc naprawdę dobrą gitarę. Końcóweczki progów wykończone w bardzo elegancki sposób. Sprawdźmy sobie test pończoszki. Pończoszka jest całkowicie czysta. Przejeżdżamy sobie. Żadnego haczenia, żadnych kresek, nic się tutaj złego nie wydarza. Nawet Wam powiem szczerze, że tak zaskakująco, jak się tak jeździ, a czasem w ten sposób, jak już się jeździ pończochą, to może się coś tam wydarzyć, to nawet tutaj się tak nic nie wydarza.
Elegancja Francja, wam powiem szczerze. No nie da się ukryć, że chciałbym tą gitarę. Nie da się ukryć, że ta gitara mi się podoba. Już byłem bliski tego, żeby nawet się nad nią zastanowić trochę bardziej poważnie. Ale no chyba na razie w tym momencie mnie nie stać. Nie sądzę, żeby było ich też dużo w Polsce, więc jeżeli ktoś szuka barytona, no to jest to instrument, który jest w łódzkim riffie, można go ograć. Tak naprawdę nic złego się tutaj nie dzieje, on nawet jest wysetapowany do grania, co jest rzadkie, jeżeli chodzi o produkty Fendera ostatnimi czasy. Jest wysetapowany do grania od razu, bez żadnego problemu. Prezentuje się rewelacyjnie, gra bardzo dobrze, wygląda solidnie, bardzo fajne ma komponenty, wszystko jest tutaj na wysokim poziomie. No może można się dziwić, dlaczego nie zastosowali jakiegoś chwytu marketingowego w postaci, nie wiem, pick-upów Seymoura Duncana, ale jeżeli są to pick-upy, które są zrobione razem z Romanem na jego własne zamówienie, to być może po prostu było tak, że taki Seymour Duncan jeszcze nie chciał mu takich pick-upów zrobić i mógł sobie to właśnie pozwolić zrobić z Jacksonem i dobrać te barwy właśnie w ten sposób, że to Jackson jest teraz właścicielem jego sygnowanych przetworników. I myślę, że taka jest tego właśnie historia. Posłuchajmy w takim razie drugiej próbki, która jest taka trochę kornowata, bym powiedział. Chyba tak kornowato zagrałem. Napiszcie, czy zagrałem kornowato, czy nie zagrałem kornowato. No więc moim zdaniem ten pierwszy kawałek, który nagrałem, to tak gingerowato i bardzo się nim jaram, bardzo mi się spodobał. Wyszedł zupełnie eksperymentalnie i nie myślałem w żaden sposób tutaj o jakichś harmoniach. Nawet nie wiem, czy te harmonie się zgadzają, ale na ucho chyba wszystko się tam klei. Jeżeli chodzi o ten kornowy, no to już był bardziej taki eksperymentalny. Wszystkie nagrania dzisiaj są zrobione na wtyczkach VST, jak już tłumaczyłem, jestem w trakcie pewnych zmian. Po prostu na komputerze, do którego miałem podłączone wzmacniacze, zainstalowałem system od nowa i muszę wszystko tam po kolei powrzucać, ale też kombinuję nad tym, żeby w przyszłym roku rozwinąć różnego rodzaju metody nagrywania właśnie. Te wtyczki, jakbym wam nie powiedział, to byście się nawet nie skapnęli pewnie, chociaż może są tacy, co by się skapnęli, ale jest to o tyle dobre w tym momencie, że rzeczywiście no, jest wygodne, a moim zdaniem oddaje też brzmienie instrumentów. Nie powiedziałem o tym przy opowiadaniu o tej gitarze i nie powiedziałem o zmiennym radiusie gryfu, który w tym instrumencie jest od 12 chyba do 16, który no, naprawdę konkretnie pozwala, wiecie, na to, żeby się grało na tym instrumencie wygodnie. Jackson znany jest z tego, że te radiusy w ten sposób właśnie robił.
więc nie jest to też żadne zaskoczenie tak naprawdę, bo już w starych Charvelach 650-kach takie radiusy były. Próbka numer 3 przed Wami w tym momencie, ta już jest na największym spontanie. Ona jest oparta o stary kawałek mocy, ale no jest na spontanie, raczej bym tak się skłaniał. Pewnie dlatego mi się ta gitara podoba, bo ona mi się bardzo podoba i jaram się tym instrumentem dość konkretnie, bo jest zrobiona z jesionu i ja jesionowe gitary lubię. Jesionowe gitary mają dla mnie, nawet jeżeli to jest 5-3% lub 10% wpływ drewna na granie, a może jest 95%, o tym w ogóle nie dyskutujemy. Jak mam jesionowe gitary, to ja bardzo jesionowe gitary lubię. Jak wiecie, również swoją sygnaturę też zrobiłem z jesionu, bo zawsze mi jesionowe gitary grały, więc to jest taki plusik. W tym momencie też sobie oglądamy wymiary tego instrumentu. Gryf jest naprawdę wygodniutki, płaściuteńki, bardzo fajnie się na nim gra. Akcja się udała ustawić również całkiem niska. Nic tutaj nie haczy, nic tutaj nie przeszkadza. Dostęp do wysokich pozycji jest bardzo konkretny. Gitara, mimo tego, że jest z jesionu, to nie jest przesadnie ciężka. Nie jest też jakoś specjalnie lekka, ale to w sumie dobrze, że ten korpus jest z jesionu, bo przy tej długości gryfu mógłby on na przykład nam opadać na główkę, a tak się nie dzieje. No i generalnie mnie ten instrument bardzo, bardzo się podoba. Fajny jest po prostu. Fajnie to wymyślali i te koreańskie i te chińskie Jacksony, które ostatnimi czasy się przez kanał przewinęły, no to są bardzo dobre gitary, na które na pewno trzeba zwrócić uwagę, szukając Superstrata. Ewidentnie, o ile ja się śmieję, że jakość Squierów i jakość Fenderów, no to jest tak różnie, o tyle w wysokich koreańskich i chińskich Jacksonach, bo niskie serie Jacksonów to też jest tak różniasto, o tyle w takich wyższych, tych koreańskich i chińskich ostatnich wypustach, jak się to nieładnie mówi, Jacksonowych, ta jakość jest naprawdę konkretna. Barwy czyste.
Podsumowując, bardzo dobry instrument. Podsumowując, instrument, który na 1000% można polecić. Na 1000% trzeba sprawdzić. Pamiętajcie, że sklep w Łodzi jest w tym momencie na Gdańskiej, a nie na Piotrkowskiej. Na Gdańskiej przy Zielonej, tak jak był na Piotrkowskiej przy Zielonej, ale no przenieśli się chłopaki w inne miejsce. Za chwileczkę tą gitarę tam zawiozę, będzie z powrotem wisiała. Miejmy nadzieję, że ktoś ją kupi i nie będzie tak, że to ja uzbieram na nią pieniądze. No bo niech służy komuś raczej na scenach, a nie tak, że ja tam nagram raz w tygodniu na niej jeden kawałek. To jest gitara sceniczna, a to jest gitara dla kogoś, kto szuka zawodowego instrumentu do grania koncertów w niskich strojach. Nie lubi siódemek tak jak ja i po prostu chce mieć konkretną maszynę, w której nic nie trzeba robić. Moim zdaniem przygotowana jest do gry absolutnie sztosowo. Propsik. Oczywiście, jak to zwykle bywa na końcu odcinków, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim patronom, bardzo dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają na różniste sposoby. Do końca roku postaram się, ażeby wszystkie fanciory wyszły do Was. Jestem na półmetku tego wszystkiego, więc to wszystko za chwileczkę wyjdzie. Już mam poprzyklejane znaczki na koperty, to już jest plus. Teraz trzeba powypisywać adresy i powkładać odpowiednie rzeczy, ale połowa rzeczy już poszła. Mega Wam dziękuję za wszystko, co robicie, za wszystkie fanty, za wszystkie pieniądze, za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje i tak dalej, i tak dalej. Za chwileczkę też w grudniu jednak ogłoszę poważny konkurs na zamknięcie roku. Dzieją się rzeczy, te rzeczy dzieją się dzięki patronom, kanał dzięki patronom się rozwija. Korzystajcie ze zniżek, które są w opisie i kręćcie końcówki samochodowe, bo już jest znowu mało. Tutaj liczę bardzo serdecznie na Barona z Ameryki. Wracaj tutaj, wujku Macie z podróży, no bo twój wkład w FOG był bardzo, bardzo duży. O, nawet się zrymowało. Ale też różne inne osoby, które ostatnio mi powysyłały te końcóweczki. Róbcie to, to jest fajne. Ja bardzo się cieszę, że się angażujecie w ten sposób. Deska. No i jak jest końcówka samochodowa, to będzie, a jak nie ma, to nie będzie. Dobranoc, na razie, pa. Fajna jest ta gitara, mega fajna, mega zajebista, mega polecam, mega props, total sztos. Nie no, fajna sprężysta, punch jest. Tutaj jakieś silniki, kurde, wszystko. Ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. Garbusik kolejny. To jest chyba karman jakiś, tak mi się wydaje. To nie jest mój klimat motoryzacyjny do końca, więc niekoniecznie się na tym aż tak dobrze znam. Raczej bym powiedział, że wcale. O. Kolejne. No work in progress ogólnie. Nawet malczan stoi. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Podziwiam, że komuś się chce to restaurować. Czarna blaszka. Ciekawe, który to jest rok. Tu Wam wiele nie powiem. O! Ten jak Honda wygląda.
troszkę pardzewiały. No jeszcze tutaj coś. No, tak to wygląda.